Siemanko, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę buty CD Rex. Nie będzie to jakiś unboxing czy tam test tych butów. Po prostu tak się zdarzyło, że mam te buty, co prawda używki, ale to myślę, że nawet lepiej, że to są używki. To Wam parę rzeczy pokażę. Ale chcę Wam je po prostu pokazać, żebyście może przed zakupem wiedzieli, że są pewne rzeczy, które mi na przykład nie przypasowały w tych butach. Aczkolwiek sam but jest bardzo fajny. Słuchajcie, wyciągnę jeszcze może te papierologię, którą ja tu miałem. Historia tych butów jest taka, że jak poprzednie buty z Shimy, te krótkie, które miałem, odesłałem drugi raz na gwarancję, no to stwierdzili, że kasę oddadzą. No i miałem kasę i miałem nie za dużo tej kasy. Stwierdziłem, że trzeba kupić jakieś buty długie, w sensie wysokie. Te mi się najbardziej podobały z wyglądu, a że nie było mnie stać na nowe, więc poszukałem sobie używek i kupiłem używki. Co mogę Wam powiedzieć? Po pierwsze, rozmiarówka CD, to ja nie wiem skąd. To jest numer 44 buta, tak jak tu widzicie. I tak naprawdę to 44 to jest takie 42. Ja noszę 44, więc ja w to ledwo co wcisnęłem nogę, wręcz na podkurczonych palcach, więc kolejną rzeczą, jeżeli będziecie szukać takich butów, to bierzcie pod uwagę, że one są strasznie wąskie tutaj i no jak ktoś ma trochę szerszą stopę, to będzie miał duży problem z tymi butami. Ja bym musiał chyba mieć rozmiar 46 i do końca nie wiem, czy wcisnąłbym na szerokość nogę tutaj. Jest to krzesełko popsune, bo ono hałasuje. Więc to są takie minusy tych butów. Wszelką jakąś tam specyfikację Wam nie będę mówił, bo ja tam to jest bez sensu, żebym Wam opowiadał jakieś specyfikacji. Gdzieś Wam tutaj powklejam. Poza tym jest dużo filmów w necie. Chyba po polsku za wiele nie ma, ale w necie jest dużo filmów pokazujących te buty, więc specyfikacje będę gdzieś tutaj wklejał, jak będę o czymś tam opowiadał. Z minusów tych butów, tak jak mówię, rozmiarówka i szerokość tutaj stopy to jest tragedia. Najpierw Wam opowiem o tych minusach, bo ich tu trochę jest. Kolejny minus to jest taki, że podeszwy w tych butach bardzo się wycierają. I zobaczcie. Te buty jeździły przez rok u kogoś i tutaj już jest strasznie wytarte. Ten ma tak samo wytarte. Problem z tym jest taki, że podeszwa w tym bucie jest niewymienialna. Więc jeżeli tu już Wam się zrobi dziura, to but jest do wyrzucenia. Wiele rzeczy tutaj zastosowano wymiennych. Praktycznie wszystkie slidery, ta orteza, która tu jest, to wszystko można sobie nowe, żyłki, nie żyłki. Wszystko można nowe dokupić, ale co z tego, jak podeszwy nie dokupicie. Wytrze Wam się tu podeszwa i tyle. I zobaczcie teraz, mamy buty, które trochę pojeździły. No w teorii jeden sezon. Nie wiem, czy on jeden sezon przejeździł, bo nie mogę tego zweryfikować, ale zobaczcie. Widzicie? No i co? Wytrze Wam się podeszwa, a cała reszta, wszystkie ortezy, wszystko jest jeszcze bardzo dobre. Jeśli chodzi o kolejny minus, to jest taki, że strasznie skrzypią. Tu na łączeniu tej ortezy, jak się założy ten but na nogę, to wydaje takie, wiecie, takie jakby nieprzesmarowane było coś. I to tyle z minusów. Jeśli chodzi o to, jak trzyma nogę, no jest to genialne. Naprawdę czuć, że macie tą nogę opatuloną. Ten system tutaj do ściągania jest naprawdę bardzo dobry i czuć to, że tą nogę bardzo, bardzo dobrze macie, wiecie, tak sztywno, nie? Pracuje to w miarę fajnie, nie jest to jakoś tak, wiecie, że nie da rady tej nogi zgiąć. Buty są bardzo fajnie wentylowane, mamy jeden wlot tutaj z boku, który można sobie łatwo otworzyć i mamy drugi wlot z przodu. I teraz taki kolejny minus z tego, co ja gdzieś tam wyczytałem już i od innych się nauczyłem. To jest po pierwsze to, że jak slider Wam się przesunie, tak jak jest w tym bucie,
To widzicie? Dziurki już nie są. Po drugie, piach podobno strasznie wchodzi w to tutaj i ciężko, bardzo ciężko jest później otworzyć czy zamknąć ten wlot. To jest taki minus kolejny. Co ja mogę wam więcej o tym bucie powiedzieć? Bardzo sztywny. Może wam pokażę moje nowe buty, które mam, znaczy nowe, już nie takie nowe, bo sezon już ze mną przejeździły. To są buty Shima VRX 3. Są genialne, powiem wam. Naprawdę, jeśli chodzi o wygodę, są genialne. I teraz zobaczcie, to też jest rozmiar 44. Zwróćcie uwagę, niby na długość jest to samo, no nie? Ale w tych mi się noga nie mieści, a w tych mam taką wygodę, że przez cały sezon nie miałem ani razu, gdzie bym czuł, że mi, nie wiem, noga gdzieś ścierpła, czy coś mnie obciera, czy coś mnie boli, czy coś w ten deseń, nie? O. Tak dla porównania. No i te buty kosztują połowę ceny tych butów. To jest najlepsze. Dobra, ale dzisiaj nie o tych butach. Zapięcia te. Gdzieś tam z opinii wyczytanych w necie podobno ani razu się nikomu nie zdarzyło, żeby te żyłki zerwać. W razie był można je sobie wymienić. Tu macie. O, tym się. Żeby naciągnąć sobie tą żyłkę, no to naciskamy przycisk na środku, skręcamy, zamykamy. Żeby zwolnić, po prostu takie dwa języki są na poboczu. Tak samo w tym. Naciągamy, żeby zwolnić, mamy jeden u góry. No i w tym tak samo jeden w dół. Kolejny minus tych butów to jest zakładanie ich. Powiem wam, że trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby wcisnąć tam stopę, ponieważ nie ma żadnego zamka, nie ma nic, co moglibyśmy z boku otworzyć i ułatwić sobie. Co prawda tutaj jest naprawdę duża regulacja tego poluźnienia tutaj, nie? Żeby ten, ale naprawdę nie jest tam łatwo wsadzić stopę, bo on tutaj się rozszerza, ale zwróćcie uwagę, widzicie? Sama ta tutaj, nie wiem jak to się cholewka nazywa, czy jak to się tam nazywa, tutaj jest bardzo, bardzo ciasno. I wcisnąć tam nogę nie jest łatwo. A tak to but całkiem fajny, no. Ma swoje minusy. Moim zdaniem, czy wart tych pieniędzy? Nie. Ale to jest moje zdanie. Bo w dużo tańszych pieniądzach można kupić, moim zdaniem, wcale nie gorsze buty. A tutaj niestety trochę tych minusów jest w tych butach. Przede wszystkim rozmiarówka. Bo gdyby nie ta rozmiarówka, to no to ja na przykład bym jeździł w tych butach. Ale niestety rozmiarówka jest jaka jest i noga się nie mieści. A jakbym miał kupić rozmiar 46, który by pasował na mnie, no to podejrzewam, że ten but byłby taki. No i wiecie, w tych butach ciężko by mi było jeździć, gdzie mam buty w moim rozmiarze, które są genialnie wygodne, naprawdę. Tak samo ten system w tym jest bardzo prosty, nie rozpina się, żeby go otworzyć. Robimy tylko tak i but się rozszerza. A do tego wsadzenie nogi do tego buta jest prościutkie. A? Mamy różnicę. One są jakieś tam, powiem wam, z jakiejś potrójnej warstwy czegoś tam. To gdzieś wam tutaj wklejam tą całą specyfikację, bo tu zastosowano no, dosyć wysokiej jakości te materiały, nie ma co ukrywać. Jednak but swoje kosztuje i no i nie jest to jakieś, wiecie, nawet te tutaj plastiki, które są, te tworzywo sztuczne, które jest to takie miękkie, fajne, ugina się. No jak widać, napisy żółkną z czasem.
Jest kilka kolorów tych butów, można sobie w różnych, tutaj macie na przykład czerwono-czarne, jest jeszcze szaro-czarne buty. Nie wiem, czy tu gdzieś będą pokazane inne kolory. I to jest chyba ta starsza wersja tych butów, bo wyszła też nowsza, w jakichś tam jeszcze innych kolorach. I tyle, takie buty. Czy ja bym polecił? Nie. Ale to moje zdanie. Jak macie inne, napiszcie w komentarzu. A jakbyście chcieli grubszą recenzję i film taki już, wiecie, konkret z tych butów, bo o tych nie mogę się wypowiedzieć, bo ani razu nich na motocyklu nie jeździłem. Ale z tych butów, to dajcie znać, to wam nagram, ale to już chyba w przyszłym sezonie. Przynajmniej na początku, no bo już jest zimno i raczej już na motocykl za szybko nie wyjadę. A chciałbym do tych butów zrobić taką, wiecie, żebyście zobaczyli, jak on pracuje na motocyklu, jak się noga ugina. No jest na pewno to całkowicie inny system rozwiązany. Tu wygląda, że to lepiej pracuje, ale wierzcie mi, że te buty wcale nie są jakieś takie sztywne. One fajnie chodzą. Podeszwa się nic nie wyciera w nich. A widać, że chodzę w nich dość dużo. W tych butach powiem wam, że przejechałem chyba jakieś 4000 km, coś koło tego. I byłem na torze, więc tam też dostałem w kość. No dobra, trzymajcie się, cześć.